Dobry wieczór, Andrzej Buchowski, zapraszam na rozmowę dnia. Amazonki to mityczne plemię legendarnych wojowniczek. Amputacja piersi pomagała im w walce. I tak jest dosłownie także dziś. Operacja piersi to często walka ze śmiertelnym wrogiem, nowotworem piersi. I o tej walce mój dzisiejszy gość, pani Wanda Kasprzak, prezes Opolskiego Klubu Amazonek. Pani Wando, kim są amazonki? Amazonki są kobietami bardzo odważnymi, które przeszły wiele y, jak to można powiedzieć y, z, z wiele z chorobą o której się dowiedziały jest to dla większości osób y, bardzo bolesne Amazonki przechodzą naprawdę wiele y, przykrych spraw które y, y, których nie zna człowiek, który tego nie przeszedł jest to. Jak pani trafiła do klubu Amazonek, jak pani dowiedziała się o tym, że ma pani raka? Ja dowiedziałam się o swojej chorobie poprzez mamografię screeningową, która obowiązuje kobiety, które są już po 50 roku życia, co dwa lata są. przechodzą mamografię. Po kilku takich mamografiach dowiedziałam się, że muszę powtórzyć badanie. Było to badanie, które no, potwierdziło do mnie potwierdziło, <laughs> mnie. potwierdziło chorobę. Jak pani potwierdziło zareagowała? Jak pani zareagowała? Jak pani, co pani poczuła, kiedy dowiedziała się, pani, że ma pani raka? Że to jest niemożliwe. No, bo jak do niby zdrowy człowiek może chorować. I no, niestety po kilku jeszcze wizytach u lekarza, bo to nie kończy się tylko na jednej wizycie, ale są jeszcze wizyty u lekarza, które świadczą o tym, że musi być człowiek poddany operacji. I taka operacja, Y, była również u mnie. Y, operacje są różne. Y, usuwana jest piersi. albo w całości, albo częściowo. No ja, można powiedzieć, to w cudzysłowie, miałam to szczęście, że jest to amputacja częściowa. Podjęła Pani tę walkę? Wygrała Pani? Y, wygrałam tą walkę i człowiek po takich przejściach czuje się, y, powiem tak, pewniejszy. Ma inną, inaczej myśli o życiu, jest, wydaje mi się, lepszy. Klub Amazonek zrzesza właśnie kobiety, które, które musiały poddać się operacji. Od kiedy działa klub Amazonek? Ile w tej chwili osób zrzesza? Klub, opolski klub Amazonek, zrzesza około 60 kobiet. Klub nasz działa od 18 lat. Mieścimy się w budynku dyrekcji onkologii. Jest to sala konferencyjna, której użycza nam dyrektor Delbach. Czyli jeśli ktoś będzie chciał trafić do, do Państwa, skontaktować się, to przez Opolskie Centrum Onkologii? Niekoniecznie. Może kontaktować się również z nami, amazonkami. Y, powiem jeszcze tak, że y, mamy, y, wśród nas są y, wolontariuszki, które chodzą na oddział i pomagają kobietom, które są po amputacji piersi. Jest to bardzo ważne. Kobiety y, bardzo często korzystają z tego, y, z naszych rad, y, dzwonią do nas i no po prostu my od tego jesteśmy. Ale jak uzyskać informacje? Informacja jest też na broszurce wydawanej, które dajemy paniom, które przebywają na oddziale. Są tam nasze numery telefonów. Jest również numer i onkologii. Jest numer mój telefonu. Jest wiceprezes, też tak samo numer telefonu. Jest numer telefonu rehabilitacji mieszczącej się przy ulicy Kośnego. Także wydaje mi się, jeżeli ktoś chce znaleźć nas, na pewno znajdzie. Nie ma żadnego problemu. Właśnie to wsparcie. Jest bardzo istotne chyba, prawda? Bo, bo najgorsze w, chyba w tej chorobie, kiedy człowiek się dowiaduje, jest poczucie takiej bezradności i tego, że człowiek zostaje sam, a także, że jest to pewnego rodzaju koniec świata. Panie upowadniają, że nie, no, że rak to nie wyrok. Rak to nie wyrok. Z tym można żyć, jak już wspomniałam wcześniej, można z tym żyć lepiej, ale żeby żyć lepiej, trzeba przejść wiele ciężkich chwil. Jak już wspomniałam, radioterapię, chemioterapię, bo yy, to, jest to, nie broń, kończy. to jest ta tak, broń do walki z lakiem. Tak. Ale trzeba podjąć walkę, to jest chyba naj, najważniejsze. Trzeba podjąć warunka. walkę i trzeba to przejść. Nie jest to proste. Po iluś latach wydaje się, że to minęło, było, nie jest to aż tak. Yy... Nie jest to koniec świata. Nie absolutnie. jest to koniec świata, tak, i z tym można żyć. A y, odnośnie y, wizyt na y, oddziale, my jesteśmy tymi wolontariuszkami, które wspomagamy kobiety. Y, każda kobieta przechodzi y, inaczej. Jedna y, ma wsparcie w rodzinie, druga nie ma. A my jesteśmy od tego, żeby tym kobietom pomóc. Nie jest to proste, ale jest to wykonalne. Yy, od, od, od Amazonki to symbol odwagi i waleczności. Właśnie mówimy, mówimy o tej walce, bo ona jest niezbędna, żeby, żeby wygrać walkę z rakiem. Ale bardzo ważna, o ile nieważniejsza, jest profilaktyka. Tak. Yy, profilaktyka jest bardzo ważna. Yy, bardzo ważne jest samobadanie piersi. Bardzo ważna jest mamografia, którą trzeba wykonywać systematycznie. Już tak jak mówię, po 50 roku należy to wykonywać yy, i nie chować zaproszeń, które wysyła bardzo często. Raz w roku wysyła onkologia. Do pań yy, wysyłają zaproszenia, które trzeba jakoś to spożytkować. Właśnie, ja, znalazłem, ja znalazłem właśnie takie dane, że w 2013 roku aż 37 tysięcy kobiet w naszym regionie nie skorzystało z możliwości bezpłatnych, podkreślmy bezpłatnych tak? badań. Tak, tak. I to y, może nazwy dobrze tylko są to kobiety, może powiedzieć, tchórze, zamiatają to pod dywan. Mnie to nie dotyczy. Dobrze, nie dotyczy mnie, nie dotyczy go innego. A jak dotyczy i co w ten czas? I wtedy może być za późno. I w ten czas może być za późno. Bo y, nie, nie korzystając z takiego, można powiedzieć, to przywileju, jak y, zaproszenie na y, mamografię, no to, to coś, coś jest nie tak. Yy, państwo działacie bardzo y, szeroko, co organizujecie, jak yy. działacie. Wiem, że to jest integracja szeroko pojęta. Wycieczki różnego rodzaju. Tak. Yy. Spotykamy się y, bardzo. Y, dwa razy w miesiącu w pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca o godzinie 16. Właśnie przy, y, z, przy Opolskiej Dyrekcji Onkologii, jak już mówiłam w tej sali konferencyjnej, organizujemy wycieczki, y, które częściowo nam jakby sponsorują coś. Nie udało, nie udałoby właśnie nie udałaby się ta działalność bez wsparcia sojuszników. Sponsorów. No na pewno na pewno nie. No, spełniłyśmy swoje takie wielkie marzenie. Chciało, chciałyśmy zawsze jechać do Karpacza. Jedna właśnie z firm nam nazwy nie możemy. Wiem, jechać. wiem, jedna z takich firm nam pomogła w tym i. Skorzystałyśmy właśnie z takiego przywileju, i podstawili nam autokar, i mogłyśmy skorzystać z wyjazdu do Karpacza. Ale... W, imieniu, w imieniu pań, wszystkich, całego klubu, chciałem też serdecznie podziękować e, wszystkim sponsorom, tym niewymienionym, tym, którzy mm. po cichu wspierają no. tę szlachetną działalność. Tak, ale te osoby wiedzą, kto to jest? I to jest, najwa i to jest najważniejsze. Chciałem zapytać, bo, bo pytam tutaj, że sponsorzy wspomagają państwa, państwo używam terminu nie, nie, nie używam terminu Panie, ponieważ z tego co wiem w klubie nie są same panie. Jest także jeden Pan. Mamy jednego rodzynka, jak go nazywamy. Jest naszym rodzynkiem od około roku. Jak dowiedziałośmy się, jest. Już kilk, kilka lat. Nie potrafię powiedzieć dokładnie ile, ale wiem, że kilka lat już jest Amazonką. Nie wiem, jak to nazwać, Amazonką, Amazonką, no, ale jest, jest naszym kolegie. Tak, jest tak, że po operacji piersi. To jest dowód na to, że, że rak nowotwór piersi to nie jest wyłącznie domena kobiet. Nie, nie, nie jest domeną kobiet. Ja będąc podana operacji również miałam styczność z dwoma panami. Też było dwóch panów. Na salach opera na salach już pooperacyjnych. E, ta państwa działalność, to dodawanie otuchy, wiary, edukacja to jest niezwykle ważne, ponieważ no, e, z jednej strony leczenie nowotworu to jest to jest właśnie ta chemioterapia, radioterapia, czyli tak. takie inwazyjne rzeczy, ale tak naprawdę ważne jest podejście całościowe, holistyczne do człowieka i bardzo ważne jest wsparcie psychologiczne. Rozwija się teraz psychoonkologia, prawda? Tak, to jest tak. bardzo ważne, że człowiek, jeśli ma pogodny umysł, pogodnego ducha, jest mu łatwiej walczyć z chorobą. No na pewno. Mamy też takie wsparcie psychologiczne u naszej pani psycholog, która jakby zajmuje się nami, możemy się spotykać z nią i grupowo. I indywidualnie. To w zależności od tego, jak, kto na co jest przygotowany, kto jakie potrzeby potrzebuje, o tak to nazwijmy. No. No jest to nasza taka, można powiedzieć, przyjaciółka, młoda przyjaciółka Amazonek, która pracuje też właśnie na terenie szpitala. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Wanda Kasprzak, prezes klubu Opolskich Amazonek była naszym gościem, a jeśli ktoś z Państwa będzie chciał dowiedzieć się czegoś więcej o działalności, o klubie, jak się do niego dostać, wszelkie informacje, najlepiej kontaktować się przez Opolskie Centrum Onkologii. Tam podadzą wszystkie niezbędne numery tak. telefonów. Dziękuję tak? bardzo za rozmowę. To była rozmowa dnia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.